poprzednich dwóch odcinkach przedstawiałem Wam bilans polskich piłkarzy w meczach z Holandią i Austrią, czyli rywalami naszych biało-czerwonych na tegorocznym Euro 2024. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bilans polskich piłkarzy w meczach z Francją, czyli z rywalem numer 3. A więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ostatni grupowy rywal w tegorocznych Mistrzostwach Europy Polaków to Francuzi. Zagramy z nimi 25 czerwca w Dortmundzie na Signal Iduna Park o godzinie 18. Pierwszy w historii mecz Polacy rozegrali towarzysko na Parc des Princes w Paryżu 22 stycznia 1939 roku. Wówczas Polacy dostali lanie 4-0. Pierwsze zwycięstwo było to zwycięstwo nieoficjalne na Igrzyskach Olimpijskich w Lahti 15 lipca 1952 roku. Polacy pokonali Francuzów 2-1. Bramki zdobywali Kazimierz Trampisz i Jerzy Krasówka. Dla Polski Leblon honorowo dla trójkolorowych. Pierwszym oficjalnym zwycięstwem Polaków było zwycięstwo na terenie francuskim 3-1. Ernest Pol, Roman Lettner i Lucjan Brychczy zdobywali wtedy dla nas bramki. 10 lipca 1982 roku na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w Alicante Polacy zmierzyli się o trzecie miejsce z Francją i wygrali 3-2 po bramkach Szarmacha, Majewskiego i Kupcewicza. Ostatnim zwycięstwem Polski nad Francją był mecz towarzyski 31 sierpnia 1982 roku. Wówczas Polacy pokonali na Parc des Princes Francuzów aż 4-0. Bramkę zdobył Jałocha, dwie Kupcewicz i Buncol z karnego. Ostatnim meczem Polaków był mecz 1/8 finału na Mistrzostwach Świata w Katarze, w Dosze, 4 grudnia 2022 roku. Wówczas Polacy przegrali 3-1 z trójkolorowymi. Honorową bramkę wtedy zdobył Robert Lewandowski z rzutu karnego w 9 minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Była to zarazem ostatnia bramka Polaków w meczach z Francją. Od ostatniego zwycięstwa, czyli od 1982 roku, czyli od 42 lat, z Francuzami zmierzyliśmy się 8 razy, ani razu żeśmy nie wygrali, 4 razy żeśmy zremisowali i 4 razy żeśmy przegrali. Z reprezentacją Francji łącznie rozegraliśmy 17 meczów, 3 zwycięstwa, 5 remisów, 9 porażek. Bramki to 17-30 na niekorzyść Polaków. W Mistrzostwach Świata spotkaliśmy się 2 razy. Raz wygraliśmy, raz przegraliśmy. Bramki to 4-5 na naszą niekorzyść. W eliminacjach Mistrzostw Europy spotkaliśmy się z trójkolorowymi 4 razy. 0 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki, 3-7. To bramki na niekorzyść dla Polaków. W meczach towarzyskich spotykaliśmy się 11-krotnie. 2 razy wygraliśmy, 3 razy zremisowaliśmy i 6 razy przegraliśmy. Bramki to 10-18. Oczywiście na niekorzyść biało-czerwony. Z reprezentacją Francji mamy dość słaby bilans, podobnie jak z Holandią. Ostatnio zarówno Holandia, jak i Francja jest w formie. Patrząc realnie, chciałbym, żeby Polacy wyszli z grupy, ale będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Jakie ty masz opinie na ten temat? Czy Polacy mają szansę na awans z grupy? Jaki sukces, czy w ogóle cokolwiek osiągniemy na tym Euro? Pisz mi w komentarzu i będę chętnie wdawał się w dyskusję na ten temat. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.